No i moje kampinoskie po 11 dniach. Pokażę, już najpierw dumię je trochę. Tak, pierwszy był, była ramka stara wycięta. Tu jest czerw, ale to jest jeszcze stary czerw. Nie będę je rozganiał, żeby zobaczyć. Zamykamy. O. No jednak. Czego? Znajdziemy na wariatka, czy już więcej takich jest? Czy nie ma pogody? Przed chwilą deszcz padał, wyszło słoneczko. Mówimy, że to na to zwalę winę. Zaraz włączę kamerę, żeby... Żebyśmy już zakończyli przeglądanie. No i ciekaj. Może znajdzie jakaś wariatka. Tu na drugiej też jest stara ramka. Okej, posuwamy. Teraz tak, to jest już nowo odbudowana ramka. Tak, jest czerw. Nie wiem, czy widać to na filmie, ale jest już czerw, nawet czerw zasklepiony. O. Czerw i dużo jajeczek. Tu wszędzie są jajeczka. Nie wiem, czy je widać. Widać może i nie widać. Kurczę, nie ten aparat. A na górze jest miód. I po drugiej stronie pewnie jest tak samo. O, też czerw jest zakryty i pewnie dużo jajeczek. Czyli jest prawidłowo. Rozwija się pięknie. Jest wiatr, pewnie może to i drażnić. Druga ramka, też widać ładnie odbudowana. Pięknie odbudowana. I też jest tutaj czerw. A na dole są jajeczka. Wszystko gra. O, tu jest czerw zasklepiony. Pięknie, czyli się rozwijają towarzystwo. Zamykamy. Dociskamy. To jest trzecia z kolei. O, proszę. Tutaj są jajeczka. Tutaj są jajeczka. Nie wiem, czy będzie widać. Nie będzie widać. Nie ma zooma, nie ma tego. O, trzeci odbudowany plaster. Trzeci odbudowany plaster. Jest dobrze. I co? Mamy trzy odbudowane plastry i cztery stare, czyli siedem. Siedem generalnie plastrów. Na zimę ile by zostało? Siedem można by zostawić, ale tak, widać, że jeszcze one mają ochotę budować. Tak samo tu widać te stare plastry. O ile to od przodu bym zostawił, to te po prostu bym wyjął. Znaczy, chciałbym się dwóch, minimum dwóch pozbyć. Nie dając cukru, bo jakbym do cukru, to by spokojnie można było się tym odbudować. Więc to zaczęto wkładam w środek. O, bo mi tutaj... No i co? I następne. Ale agresja. Dziewczyny.
Po co wam to? Po co? Możliwe nie. Już. Po co zaraz do rąk? Po co? Jest zimno. Jeszcze zobaczymy tutaj. Tutaj to zaczęło budować, to jest ten od tyłu trochę jakaś dziwna. No dobra, tym tu wsadzimy w środek. Ok. Niech sobie tu w środek budują. I to tu im zamkniemy. Zobaczymy co tutaj jest. O. Stary plaster też ładnie. O, jest matura. Jest matura. Widzimy maturę. Dobrze jest. Tutaj pełno czerwi, jak widać. Ładny czerw. O, tu się jedno wygryza. Tutaj się wygryza. No dobrze, no gdzieś na górze będzie miodzik. No i dobra, możemy zamknąć czerwinie. Wiązać i towarzystwa nie denerwować. O. I to jest ostatnia ramka. Czyli jak widać robimy im, wypełniamy z plastów środek. Tutaj też jest czerw, ale mówię, to będę odsuwał, tak żeby te dwie ramki spokojnie wyjąć. No dobra, i tu zasuwamy, o tak. Układamy zatwór. Żeby są dociśnięte. O! No za 29 mm, tu 9 mm, razem daje 38 pi razy dźwignik, tego mierzył. Dokładnie nie będzie. Tak wygląda pierwszy z kampinosów, który został przyniesiony. Widać matka czerwi, miodzik zbierają. Będzie dobrze, ale coś mi się wydaje, że bez dokarmienia na zimę to się nie obędzie. Teraz pójdziemy do drugiego.